liczenie na wzrost wartości nieruchomości to jest jak ruletka. Albo wypadnie, albo nie wypadnie. Wiele osób na tym zarobiło, ale to był przypadek. Cześć. Za chwilę udostępnię Ci fragment mojego szkolenia, które miało miejsce w styczniu 2020 roku, Flipy od zera, gdzie mówiłem o tym, że ceny nieruchomości nie tylko mogą iść w górę, ale mogą też i pójść w dół. I pokażę Ci, jakimi ja się stosuję zasadami i tak, żeby zarabiać na nieruchomościach, na flipach, nie tylko wtedy, kiedy rynek idzie do góry, bo wtedy zarabiam bardzo dużo, tylko być bezpiecznym wtedy, kiedy ceny mogą pójść w dół, bo one mogą pójść w każdej chwili i teraz mamy sytuację, w której nikt się nie spodziewał, że te ceny pójdą w dół. Natomiast dzisiaj osoby, które są po moich warsztatach i kupowały nieruchomości tylko dlatego, że udało im się wynegocjować cenę 20-30% poniżej wartości rynkowej, dzisiaj są bezpieczne. Dzisiaj ich majątek jest bezpieczny. A osoby, które kupowały od dewelopera, licząc tylko i wyłącznie na to, że ceny będą rosły, jak rosły w ciągu ostatniego roku, dwóch czy trzech, no dzisiaj mogą być spory problem. Także zapraszam Cię do obejrzenia tego nagrania. Ja chcę powiedzieć, jaki jest mój idealna definicja flipa. I teraz dobry i zły flip. To dobry to jest taki, który jest krótki, który jest szybki. To jest szybki obrót nieruchomością, a nie kupił, poczekał rok, dwa, trzy i później sprzedał. Jak flip trwa długo, to jest drogi i się często nie opłaca. Oczywiście możesz zarobić na fartach, ceny pójdą do góry, ale to nie o to chodzi w tym biznesie, tu chodzi o przemiał. Flip powinien trwać do pół roku maksymalnie, żeby był opłacalny, ponieważ czynsz rośnie, macie inwestora, kapitał też kosztuje. I jak robicie go długo, to przepalacie swój czas. W tym czasie tym kapitałem byście obrócili kolejne pieniądze, kolejne mieszkania, więc on powinien być krótki. I teraz zysk poniżej oczekiwań. Słyszałem taką definicję flipa. Ktoś mówi, no zrobiłem flipa. I pytam, i jak wyszedł? No wyszedł. Ile zrobiłeś? No jeszcze nic. Zero. Ale nie dołożyłem, nie straciłem na tym nic. No to świetnie. Naprawdę sukces. Albo ktoś mi mówi, że zarobił na flipie 10 tysięcy. Ja mówię, za 10 tysięcy to się z domu nie opłaca wychodzić. Bo lepiej być pośrednikiem i nie włożyć swoich pieniędzy, nie zaryzykować niczego. Lepiej być po jednej stronie transakcji i po drugiej i wziąć pieniądze jako pośrednik, niż inwestować w ten sposób, że no, kłaść pieniądze i mieć ryzyko. Dla mnie minimum logistyczne, żebym ja zarobił, to jest 30 tysięcy złotych. To nie znaczy, że ja tyle zarabiam, bo Warszawa daje inne możliwości całkiem. Tu się zarabia te kilkadziesiąt tysięcy i przynajmniej. I dla mnie minimum jest 30. To znaczy, że ja tyle zarabiam? Nie. Ja zarabiam albo dużo, albo bardzo dużo. To są dwie opcje. Dlatego, że liczę i kalkuluję i podejmuję decyzje w sposób, który Wam cię przedstawię. Że nie ma innej opcji. Ja po prostu nie kupuję czegoś, gdzie nie mam pewności, że zarobię pieniądze na tym. I pokażę, podzielę się z Wami moim sposobem liczenia właśnie transakcji. I teraz przeinwestowany flip. Przeinwestowany to jest taki, gdzie się wyda pieniądze na rzeczy, które są niepotrzebne, a często tak bywa. I nawet osoby, którym ja im mówię często, że zrób to tak, a ktoś mówi, zrobię inaczej, bo ja wiem lepiej. Dlaczego? Bo jeśli mi się coś podoba, ktoś tak mówi, to na pewno każdemu też się będzie podobało, bo jestem taki zajebisty i w ogóle mam taki gust. Nie, tak to nie działa. Szczególnie kobiety tak mają, że one nie chcą zarobić pieniądze na tym flipie, tylko chcą się zrealizować poprzez fajne wykończenie, fajny homestaging i w ogóle no, żyją tym. Ja żyję biznesem. Dla mnie się liczy zysk na tym. Jeżeli zrobię fajne mieszkanie przy okazji, to super. Jeżeli klient będzie chciał brzydkie, to dam mu brzydkie. Po prostu. Zdarzyło mi się tak, że miałem jedno mieszkanie, gdzie kupił specyficzny klient przed remontem i trzeba było pomalować na czarno. Czarny kibel, czarna, wszystko czarne. I poszło, tak? Zapłacił dobrze i miał to, co chciał. Więc ja się nie jaram tym, żeby te mieszkania były ładne. One są ładne przy okazji, bo ludzie kupują ładne rzeczy, ale nie są dlatego, że mnie to kręci. I przeinwestowany flip to jest taki, który jest wsadzone rzeczy, które są niepotrzebne do mieszkania na flipa. Bo jak ktoś kupuje, konsument, któremu ja sprzedaję bardzo często mieszkania, kupuje ktoś dla siebie, chce mieszkanie dla siebie, to on oczywiście chciałby, żeby tam była kuchenka, żeby była zajebista kuchnia, żeby było wszystko full wypas, ale czy by za to zapłacił? Już niekoniecznie. Jeżeli wy zrobicie mieszkanie dzisiaj i wsadzicie tam kupę pieniędzy, jak dla siebie, to klient, który będzie widział to mieszkanie, czy on wam powie, panie, jakby było gorsze, to też bym kupił? Nigdy wam tego nie powie. Nie powie, że frajer jesteś, że przeinwestowałeś. Ale jakbyś dał kuchnię żydowską taką z Black Red White'u, Junona, kojarzycie?
Ja od takich zaczynałem. U mnie się śmiali w biurze, że to była kuchnia, meble, model Daniel. Później już nikt ich nie chciał. Po 600 zł one były. Więc ja robiłem od najtaniości i czekałem na feedback od klienta, bo jak klient jest niezadowolony, to ci o tym powie. Jak jest zadowolony, to nie zawsze ci pochwali. Nie powie, że jest za bardzo zadowolony, że zapłaciłby więcej albo mniej. Ale jeżeli klient ci mówi, że to jest brzydkie albo to jest za słaby standard, to ja go podnosiłem do góry. I przez to wiem, gdzie jest granica między tym, co klient chce zapłacić i jest w stanie, i czego żąda, a coś, co jest dodatkiem. I podejrzewam, że nie każdy z was ma dzisiaj masaże w waszych samochodach. Masażer, prawda? Nie każdy ma, bo tego nie potrzebujecie. Jakbyście to potrzebowali, to było dla was najważniejsze. To kupując nowy samochód albo używany, byście szukali takiego samochodu. Tak? Jeżeli te masaże, ktoś by powiedział, że chce więcej za taki sam samochód, za te masaże właśnie w samochodzie, to czy zapłacilibyście więcej za to? No niekoniecznie. I tak samo jest często z mieszkaniami. Podobnie, że ludzie nie płacą za te rzeczy, bo oni widzą atrapę zamiast piekarnika, oni widzą meble, które wyjeżdżają za chwilę na inne mieszkanie, tylko jak podpiszą umowę. I oni kupują, bo czują się tam dobrze. Ale nie wymagają ode mnie tych sprzętów. Ktoś mi kiedyś powiedział, to jest oszustwo, że nie ma tam sprzętu, albo jest na zdjęciach, albo ktoś widzi, że jest atrapa. A ja się pytam, a jak się kobieta maluje, to jest oszustwo, czy nie? No, takie samo. Identycznie. I teraz klient widzi dobrze, że to jest atrapa. I on doskonale, on nie jest oszukany, nikt się nawet nie zapytał o to. Jak ktoś mnie pyta, ja mówię, ja nie wstawiam tych mebli, tego wszystkiego, bo ja nie wiem, czy pan chce piekarnik za 500 zł z sprzedaży, spad z palety, czy chce pan za 2-3 tysiące jakiś dobry sprzęt. I po co mam kupić taki, którego pan nie będzie chciał? A może ma pan swój? Ale pomijając to, przeinwestowany flip. Ja mam taką jedną zasadę w mieszkaniach i w inwestowaniu, w pakowanie pieniędzy w mieszkania. I to, ta zasada, musicie sobie ją zapisać, bo ona jest bardzo ważna. Tylko nie pomylcie się z jedną rzeczą. Ona dotyczy tylko i wyłącznie remontu i wyposażenia mieszkania. A brzmi ona tak. Nie rób innym dobrze, to i tobie źle nie będzie. Po pierwsze. I to nie stosujcie tego nigdzie indziej, bo to w życiu jest odwrotnie. Ale na flipach, jak dacie komuś za dużo, to klient nie powie, kupię jeszcze jedno albo 10. Nie ma tak. On to weźmie i powie, dzięki, fajnie. I teraz zbyt optymistyczna analiza, czyli taka, która ktoś powiedział, okej, uda się, jest szansa. Zła analiza i zbyt optymistyczna. Pokażę wam za chwilę moją analizę. I teraz błędem, złym flipem jest taki, który ktoś sobie myśli, że kupuje mieszkanie i zarobi na nim tylko dlatego, bo kupuje za cenę rynkową, że urosną na wartości, bo teraz mamy wzrost wartości nieruchomości. Widzicie chyba to, tak? Nie muszę o tym mówić. Ale czy on będzie długo? Powiem o tym, co ja sądzę. Wzrost wartości nieruchomości to nie jest coś, na czym zarabia profesjonalny inwestor. To jest śmietanka, która się spije. Po prostu spija. I jest dodatkiem. To czasem świadczy o tym, że ja zarobiłem bardzo dużo. Planowałem 50, a zarobiłem 80. I to jest ten wzrost. Bo jeżeli by ceny nie rosły, i ceny by wtedy, albo by spadły, bo to też jest realna sytuacja, to automatycznie jestem w dupie z moim biznesem. I chcę, żebyście o tym wiedzieli, że liczenie na wzrost wartości nieruchomości to jest jak ruletka. Albo wypadnie, albo nie wypadnie. Wiele osób na tym zarobiło, ale to był przypadek. Więc często osoby kupują od dewelopera po cenie rynkowej, licząc, że on za chwilę będzie sprzedawał drożej te mieszkania, bo rynek go wypchnie. Może go nie wypchnąć. Więc jak nie kupujecie taniej, to ja uważam, że w ogóle nie kupujcie. Ja mam zasadę, że ja, kiedy kupuję mieszkanie, to wiem, że już na nim zarobiłem. Kupując, nie sprzedając. Ja wiem, że mogę odpalić szampana i mogę na tym, już na tym zarobiłem. A dobry flip to jest taki, że zysk jest zgodny z oczekiwaniami. Powyżej 30 tysięcy złotych, natomiast przy angażowaniu kapitału do 200 tysięcy, bo jak angażuje kapitał 400 i więcej, to automatycznie zysk ma być minimalny, proporcjonalnie wyższy. Średni mój zysk na jednym flipie to jest 50 tysięcy złotych. Więc ja robię flipy, w których zarabiam 30 kilka tysięcy, ale robię też takie, które zarabiam po 80, po 100 tysięcy. Miałem też takie flipy powyżej 200, miałem powyżej 150. Ich nie było dużo, nie mówię. Na 200 flipów ich nie było dużo, ale one się trafiały, wiecie dlaczego? Bo ja działam, bo ja jestem na rynku, ja cały czas kupuję te mieszkania i będę je kupował, wiecie do kiedy?
zawsze będę kupował. Nawet rynek będzie inny, będzie odwrotny. Dopóki będę na tym zarabiał pieniądze, będę dalej w nie inwestował. I taki idealny, optymalny czas inwestycji powinno być między 2 a 5 miesięcy. No szybciej się czasem da, bo były transakcje tygodniowe. Ale ja was nie nauczę tego. Nie ma takiej możliwości. To się zdarza, tak jak zysk powyżej 200 tysięcy. To się zdarza. I dobry flip to jest taki oparty, że to jest oparte o waszą pracę, waszą wartość, którą wy wykrujecie. To jest oparte o to, co wy chcecie i co wy zrobiliście, a nie o to, że rynek was wyszybuje w górę.